Cześć wszystkim, papa z Hot Dogeria to go. Dzień 20. Możemy kupić przyspieszacz. Dobra, można kupić. Kolejny przyspieszacz i tym razem niech będzie pod piątkę. Okej, kolej doga zmienimy na Rico's Chili Dog. Tutaj mamy coś z plakatów nowego? Nie. Plakaty nie są nowe, nie ma nowego plakatu. Okej. Przyszedł Chuck. I dostaliśmy lemoniadę. Nie mamy już miejsca, żeby ustawiać mebelki, ale mamy za to miejsce, żeby jeszcze powiesić coś na ścianie. Okej, Chuck, krótkie zamówienie twoje. Jak na razie to wszyscy zamawiają krótkie zamówienia, nikt jeszcze chyba nie zamówił na 5 slotów. Okej. Jest taki kokosowa taka... Ananasowa ta lemoniada. Dobra. Nie będziemy tutaj robić na zapas, po prostu klient przyjdzie, to zrobimy. Ewentualnie mogę zrobić zamówienia specjalne, żeby już mieć coś do przodu. Przyspieszać 3 na raz to nie będzie to łatwe zadanie, ale jestem w stanie to... Okej. Zrobić. Rzecz nie jestem w stanie zrobić 3 przyspieszeń. Dobra, to tutaj. To przewróć. Przesuniemy to tutaj. Myślałem, że mi ktoś przyszedł z klientów, ale jeszcze nie. Okej, tutaj do tego. Jeszcze raz do tego, a tu do dwójki, czyli też do tej. Haki zak, okej. Od razu Rico's Chili Works. Chili Dog. Rico's Chili Works to jest gierka show. No i jak ładnie to wyszło, nie? Okej, znalejemy soczek. No i czak. Perfekt. Łatwe te perfekty tutaj są. Okej, najpierw tutaj mamy fasolkę. Potem fryteczki i musztardę. Przy poprzednim dniu sobie czy pokazali nam, że zabierają punkty za to, że coś się wyląduje poza bułką. Czyli nic nie może z tej bułki spaść i wtedy jest perfekt. A jak już spadło, no to perfekta nie ma, bo to nawet widać, że tu leży obok bułki. Okej, same eski. Pierwszy popcorn, który nie jest z karmelem. Dobra, jak tam Haki Zak? Nie no, perfekt, mogą dać, jak coś spadnie z boku. Nie to, tylko te małe. Wendy, co powie? Nie no, myślałem, że zabierają punkty, a to nie zabierają. Teraz to ja bym musiał to wydać. Może jeszcze perfekt się uda zrobić. No właściwie nie. Niestety, ale nie, bo kolejnością jak zamienią, no to... Tak to się kończy. Jedną z tych parówek zaraz zamówi Closer.
żeby jeszcze zdążył przejść. Kenji. Okej, czyli tej parówy nie potrzebuję. Co tu potrzebuję? Tutaj gazowane picie i popcorn. Zwykły, normalny. Okej, teraz tylko nie pomylić numerków. I zrobić 100% chociaż za build przez cały dzień. Skoro już zaczekanie nie wyszło, to niech chociaż te pozostałe klasy na stówkach będą. O! Rzadko kiedy się zdarza, żeby pomylić rozmiar pojemnika od popcornu czy od soku. Z reguły to zawsze jest takie łatwe i nigdy się to nie myli. A tu coś nie wyszło. To naprawdę rzadko kiedy można pomylić wielkość pojemnika od soku i od popcornu. Albo jeszcze pomylić i wydać nie ten popcorn lub nie ten sok. To naprawdę się nie zdarza. Więc chociaż chciałem mieć trzy stówki, to będę miał jedną za cały dzień. Tylko za grill się udało. Ale i tak 97% to nie jest tak mało. Tylko najmniej punktów zdobyliśmy akurat za popcorny i soki. Okej, rank nie wbity. Jeszcze 205 punktów potrzebujemy. 7 minut nam zajęło zaliczenie tego dnia. O, jak ładnie. Centralnie do środka wpadło. 20 gierek show rozegranych. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.